1939 roku do 31 lipca 1944 przez jego mury przeszło około 100 tysięcy więźniów, w tym 37 tysięcy zginęło, a blisko 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. 75 lat temu, na tydzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego, niemieccy okupanci podjęli decyzję o ewakuacji więzienia przy ulicy Dzielnej. Kolejne dni zapisały się w pamięci więźniów jako okres szczególnie dramatyczny. 75 lat od tamtych wydarzeń. 75 lat, kiedy już jest trzecie pokolenie tych, którzy nie dosięgli tego, co dosięgli ci, którzy znajdują się tutaj na tej sali. Zachodzi pytanie, jak należy przekazać młodym to, co było naszym doświadczeniem. Ja powiem krótko. Już niedługi czas, kiedy odejdzie ostatni ocalony z tragicznych lat II wojny światowej. Na młodych, tutaj obecnych, niekoniecznie wiekiem, spada obowiązek kultywowania pamięci o ich losach, ale w taki sposób, aby nie powiększyła ona sterty zapomnianych książek historycznych, ale żeby była przestrogą, że nikt na tym świecie nie ma prawa być nad człowiekiem, gdyż tylko wtedy zapewni to nam spokój i dalsze życie we wzajemnym szacunku, w zgodzie i pojednaniu. Które pamięta wiele złego, ale i wiele bohaterskich, pięknych czynów Polaków, warszawiaków i wielu osób, które tutaj nie tylko z tej Warszawy się znalazły. To miejsce to taki żywy pomnik historii. I tak jak powiedział mój przedmówca, bardzo ważne jest, w jaki sposób my tę historię będziemy przekazywać.